Hej, witajcie. Jakiś czas temu zrobiłem nastaw z rodzynek i z cukru. Dzisiaj postanowiłem go przedestylować. Nastaw, jak widać, już jest prawie że krystaliczny. Zaraz zajrzymy do środka i pokażę Wam, jak to wygląda. Nastaw zrobił się prawie przezroczysty, także grawitacyjnie sobie wszystko opadło. Drożdże, które przerobiły nam cukier i rodzynki na spirytus, po prostu sobie opadły grawitacyjnie na samo dno i tam stworzyły taki biały osad, który można zobaczyć. No, wygląda to tak. Zaraz naleję do szklanki, aby Wam pokazać dokładnie, jak to wygląda. Widzicie, jest lekko mętny, ale dostatecznie czysty, aby go już zacząć destylować. Pachnie już jak winko takie wytrawne. Myślę, że ma około 15%, bo na tyle były zdolne moje drożdże, aby przerobić cukier, który się znajdował w wodzie na 15% alkoholu, ponieważ były to drożdże do whisky. Postanowiłem zmierzyć zawartość cukru w nastawie. Jak widać, nastaw absolutnie nie ma nic cukru, czyli cukier i rodzynki zostały absolutnie przerobione na alkohol. Jakby kogoś to interesowało, jest to takie urządzenie. Możecie je bardzo tanio kupić na eBayu. Jest to urządzenie do mierzenia cukru. Około 7 funtów. Co tak z ciekawości, postanowiłem, że sprawdzę sobie odczyn pH, jaki jest tutaj w tym zawartym, z tej zawartej cieczy. I pH jest 3,73, czyli odczyn jest bardzo kwaśny. Coś podobnego do Coca-Coli. No nie musicie tego robić, ja tak sobie to tylko sprawdzam z ciekawości. Mam te przyrządy, to nieraz sobie ich używam. Następnym razem będę chciał zrobić nastaw z wody alkalicznej, także przygotowuję się do tego. Czyli jak widzimy, nastaw ma odczyn 3,71 i idzie w dół, czyli jest bardzo kwaśny. Teraz tak z ciekawości sprawdziłem, ile pH ma moja woda w kranie. No i wychodzi na to, że będzie miała około 7 pH, czyli jest bardzo dobra woda. Z czego muszę Wam powiedzieć, że woda alkaliczna zaczyna się już chyba od 10 pH. To już jest taka naprawdę super woda alkaliczna, która nie psuje nam kości. Teraz tak z ciekawości sprawdzimy sobie angielskiego cidera, czyli jest to magnez. I on ma pH 3,11 i idzie w dół, czyli kwasior. I takie trunki właśnie rozpuszczają nam kości. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić wodę alkaliczną, tak zwaną wodę wodorową. No, musicie oglądać moje odcinki. Nastaw będziemy dostylowali tym oto sprzętem, który sam zrobiłem. Wam pokażę go pierw, no i może mówimy. Kupiłem na eBayu taki sprzęt do destylowania wody. Wiecie, zapłaciłem za niego 60 funtów. Wywaliłem górę całą, zostawiłem sobie tylko kocioł. Fajny kociołek 10-litrowy. On tutaj ma termometr, jak widzicie, wmontowany. Rozwierciłem trochę dziurkę. Stawiłem tam dwuinczową, czyli dwucalową rurkę taką łączącą. Później przejściówkę z dwóch cali na jeden cal ze stali nierdzewnej. No później jest taki kawałek rurki, widzicie, ze stali nierdzewnej, połączyłem z drugim kawałkiem rurki, no i z trzecim kawałkiem rurki, i tam dałem dwa kolanka, po środku rurkę łączącą, no i to idzie w dół. Zobaczcie, do chłodnicy. Chłodnicę kupiłem w sklepie Mrówka, już nie pamiętam, ile kosztowała pieniędzy, ale jest bardzo fajna i wydajna. I tu mamy termometr. Czujnik termometra jest na samej górze, tak aby nam pokazywał temperaturę na szczycie kolumny. Wygląda to w ten sposób, pokażę Wam jeszcze raz. Pokazywałem to w moich wcześniejszych filmikach, ale zawsze można jeszcze raz opowiedzieć, może coś więcej na ten temat Wam powiem. Mam zamiar tam na szczycie kolumny zamontować jeszcze taki zbiorniczek, przez który będzie przepływała para, i to będzie zbiorniczek na suszone zioła bądź suszone owoce. Tak aby para, która przejdzie sobie przez te suszone zioła bądź owoce, nabierała zapachu. Przede wszystkim chodzi o zapach. Wtedy trunek będzie nam ładnie pachniał, na przykład ziołami, bądź suszonymi jabłkami, bądź śliwkami. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, dajcie znać,
komentarzach, co o tym myślicie. A więc co, otwieramy, odkażamy sprzęt i zalewamy go na stałe. Do odkażania całego sprzętu używam taki oto cleaner Sterilizer. Jest to coś podobnego do chloru. Myślę, że to jest na bazie chloru zrobione i to nam odkazi cały nasz sprzęcior. Ok, nalałem 6 litrów nastawu do tego garnka. I zobaczcie, garnek nie jest pełny, nie nalewam do końca, ponieważ zawsze jest lepiej nalać do połowy, gdyż para, która będzie tutaj występowała, będzie miała większą drogę do przebycia i wtedy alkohol będzie czystszy. No może później Wam dokładnie wytłumaczę, o co mi chodzi, ale na razie wystarczy, żebyście tylko to wiedzieli i nastaw, wiadomo, jak będzie wrzał, to nie wleci nam to do kolumny, bo też takie widziałem przypadki, że normalnie nastaw gotował się w kolumnie, ale to nie jest za ciekawa sytuacja. I zobaczcie, tutaj mi został z ostatniej destylacji ogonek, później Wam wytłumaczę, co to jest ogonek, bo może oglądacie mnie pierwszy raz, na niektórych moich filmach tłumaczę proces destylacji. No i ten ogonek oczywiście wleję sobie tutaj i go jeszcze raz przedestyluję. Tutaj nastaw już zamknąłem, zobaczcie. Wszystko jest umyte, jest zamknięte. Postawiłem go na średni, na średnią grzałkę, tam po prawej stronie. I włączyłem na szósteczkę, czyli na maksa. I teraz uzbrajam chłodnicę i w trakcie uzbrajania chłodnicy będzie nam po prostu nastaw dochodził do swojej temperatury, także nie stracimy czasu. Ok, wszystko już zrobiłem, zostało mi jeszcze tylko podłączenie termometra. Pokażę Wam, co zrobiłem, czyli do kolumny chłodzącej, widzicie, podłączyłem dwa przewody. Jeden przewód jest to woda, która wchodzi do kolumny. I drugi przewód jest to woda, która wychodzi z kolumny. Woda jest wpychana do kolumny poprzez pompkę. Kupiłem taką pompkę za, nie wiem, chyba tam 4 funty za nią dałem. To jest na 220 V. Bardzo tania rzecz. Bez problemu. Wszystko ładnie działa. Zaraz sobie załączymy pompkę. Uwaga, włączamy. I zobaczcie, pompka nam pompuje wodę. Widzicie? Napełnia całą kolumnę chłodzącą. I zaraz będzie przelew wody. Widzicie? I woda sobie przelewa się i wraca z powrotem do zlewu. Ogólnie ona sobie wróci z powrotem do tego garnka. Widzicie? O, i woda wraca sobie z powrotem do tego garnka i jest tak zwany obieg chłodzący, tak? Na razie nie dolewam tej wody. Jak się zacznie proces destylacji, to będę dolewał do tego garka wodę i pilnował, aby się nie przegrzało. My tak sobie siedzimy gadu gadu, a tu się nam rozpoczęła destylacja, jak widzicie. Jak widzimy, destylacja rozpoczęła się bardzo szybko, czyli nie kropelkuje, tylko po prostu leci nam szybko, dlatego musimy teraz przykręcić grzanie na jakąś tam trójeczkę. Zaczniemy od trójeczki. To nam trochę spowolni tą destylację. Teraz leci główka, tak? Musimy cały czas testować, ile tam przeleciało tej główki. Główka jest to początek destylacji, czyli jest to spirytus, który temperaturę parowania ma lżejszą od spirytusu, który nas interesuje. Czyli nas interesuje spirytus etylowy, ale na początku są spirytusy, które mają temperaturę parowania lżejszą. Czyli są to spirytusy metylowe i są to spirytusy techniczne, tak zwane, które są stosowane do na przykład chemikali, takich jak farby, rozpuszczalniki i tym podobne. I odróżnić możemy to zapachem. Zapach będzie miał taki intensywny, coś jak aceton. Także idę sprawdzić. Destylat początkowy, tak zwaną główkę, przelałem sobie do szklanki i teraz będę testował. Widzę, zapach nie jest tragiczny, także powinno być ok. I teraz przystępuję do ściągania serca, czyli spirytusu, który najbardziej mnie interesuje. Może nie spirytusu, bo spirytus to jest, wiadomo, alkohol, który ma około 90%, tylko po prostu alkohol, który mnie interesuje. Destylacja powinna wyglądać w taki sposób, powinna być kropelkowo.
Chłodnica, jak widzimy, pracuje bardzo dobrze. Na szczycie kolumny mamy około 80 stopni. Czyli jest troszeczkę za dużo, ale już przełączyłem nam grzanie grzałki na dwójeczkę, szóstki na dwójeczkę, także wszystko powinno być ok. Temperatura w koku jest około 80 parę stopni, czyli taka sama jak na szczycie kolumny prawie. Jak widzimy, para spirytusu ma bardzo długą drogę do przebycia. Para spirytusu jest lżejsza od pary wody, czyli para wodna się wytraca, wraca sobie w dół z powrotem do tego kega, garka, czy jak wy tam to nazywacie, a u pary spirytusu przechodzą górą do chłodnicy. W chłodnicy są schłodzone, co powoduje, że ze stanu parowego przechodzą na stan ciekły i tutaj wlatują nam do pojemnika, który sobie wcześniej przygotowaliśmy. Tutaj mamy głowę, którą obcięliśmy, tak? Zaraz wyleję ją do zlewu, bo do niczego mi ten spirytus nie jest potrzebny. No chyba, że będę sobie tam szyby nim mył, ale jeszcze nie wiem. I należy pamiętać, jak używacie te same butelki, to musicie tą butelkę wypłukać, ponieważ zapach tego metanolu może być nieprzyjemny i może nam zepsuć nasze serduszko, czyli alkohol, który nas interesuje, który teraz sobie powolutku ściągamy. Widzicie, temperatura na szczycie kolumny się już ustabilizowała. Przykręciłem ogrzewanie i teraz sobie będzie kapało. Także spotkamy się za jakieś godzinkę. Aby poczuć zapach, dobrze jest przelać sobie to, co żeśmy zdestylowali, do jakiegoś kieliszka lub większego naczynia. Zamieszać trochę tym i po prostu powąchać. Jeżeli zapach jest ok, czyli przypomina nam zapach, no nie wiem, jakiegoś dobrej whisky czy wódki, czy po prostu zapach jest przyjemny, nie jest jakiś tam śmierdzący, wiadomo, nie jest coś zapachem czegoś przypalonego bądź spalonego, wszystko jest ok. Ściągamy serduszko dalej. Sprawdziłem zawartość alkoholu, którego jest teraz około 80%, czyli tak jak chciałem, ponieważ nastaw był bardzo słaby. Był zrobiony na drożdżach whisky, tam się daje dużo mniej cukru i użyłem oczywiście wspomniane wcześniej rodzynki. Powiem wam, że zapach jest bardzo łagodny, przypomina trochę zapach no takiej polskiej wódki, a procentowo jest nawet w miarę. Ok, zobaczcie, temperatura nam podskoczyła do 82,8 stopnia Celsjusza, co oznacza, że z naszego nastawu alkohol ubywa i zostaje więcej wody. Czyli reasumując, jeżeli temperatura dojdzie do 100 stopni, będziemy mieli samą wodę. Sprawdziłem teraz, ile ma destylat procent alkoholu i wyszło około 70% alkoholu. Myślę destylować go do 60% i to będzie moje serduszko. Czyli wlałem około 6 litrów nastawu i z tego powinienem wydestylować około litr, może 1,5 litra, w zależności od zapachu dobrego serduszka. Będę destylował do 60% alkoholu, a resztę to ogon. Będzie do następnej destylacji. Temperatura skoczyła nam do 86,9 stopnia. Ściągłem 0,7 litra bardzo dobrego trunku. Zaraz wam pokażę, ile ma procent. Widzicie, jest około 80%, niecałe 80% dobrego trunku. Będzie dobra whisky. Później trochę ją tam rozcieńczę, wiadomo, żeby to nie było aż takie mocne. I tutaj właśnie ściągamy dalej, także przy temperaturze 86,9%. Zaraz sobie zbadamy.
stopnia cercusza miał być. Zaraz sobie zbadamy, ile mamy procent alkoholu. Jak widzimy, zbliżamy się do 60% alkoholu, czyli myślę, że przerwę teraz destylację i zacznę ściągać ogon. No wąchałem ten trunek, już zaczyna dostawać takiego lekkiego odorku takich przypalonych drożdży, coś takiego, wiecie, taki dziwny zapach się robi. Także już przerywam tą destylację, ściąganie serca i ściągam ogon tego destylatu. Także zaraz Wam pokażę, ile mi się udało ściągnąć serca. Ok, czyli mamy alkohol około 75%, litr alkoholu. Teraz ściągamy sobie ogonek tego całego destylatu. Temperatura nam rośnie, ale to ja się już nie przejmuję tym. Chyba nawet zwiększę delikatnie, wiecie, ten ogrzewanie. Zwiększę o jedno oczko, tak żeby to wykończyć. No i będziemy ściągali sobie aż do tam 95 stopni ten ogonek. Nie? To już jest mało ważne, ponieważ on pójdzie do następnego destylatu. Wiadomo, nie przegrzewajcie tego, żeby nie zasmrodzić sobie tego ogona, bo później też będzie problem z tym, żeby go przedestylować. No nic, to by było na tyle. Później zapraszam na degustację, ponieważ pierwszy raz robiłem trunek z cukru i rodzynek. To, co zdążyłem zauważyć, zapach jest bardzo łagodny. Myślę, że będzie bardzo dobry trunek. Ok, proces destylacji właśnie zakończyłem. Temperatura urosła mi gdzieś do 95 stopni. Teraz wyłączyłem kolumnę, także trochę zmalała ta temperatura. Temperatura w garku, widzicie, jest prawie 100 stopni, także została tam sama woda. Nie ma sensu dalej destylować. Tutaj jest ściągnięty ogon, jest go, mi się wydaje, że będzie gdzieś, no, może z 1,5 litra. Także reasumując, ściągłem litr alkoholu 76%, gdzieś tak, i około 1,5 litra tego ogonka, którego wleję do następnej destylacji. No i zostanie nam, było 6 litrów, czyli zostało nam jakieś 3 litry, jak się nie mylę, wody, tak? Śmierdzącej, niedobrej wody. No. I to by było na tyle. No. Wąchałem sobie ten ogonek, powiem Wam, że już tak zaczyna trochę zalatywać. Także nie będę przyciągał tej destylacji. Kończę. Sprawdzę jeszcze, ile procent ma ogonek. I to będzie na tyle. Nie wiem, czy będzie widać, ale ogonek ma coś w granicach 30% alkoholu. Także nie ma sensu już dalej destylować, tak jak powiedziałem, ponieważ z kolumny leci tylko woda zwykła, nic więcej. Wiadomo, jak temperatura nam podskoczyła tutaj do 100 stopni, to temperatura parowania wody jest 100 stopni. No, myślę, że to by było na tyle.